Hej kochane dziewczyny, super, że jesteście, bo tym razem mam filmik dla tych z Was, które marzą o pięknych, długich, gęstych rzęsach i może bardziej gęstych brwiach. I oprócz tego, że opowiem Wam o produkcie, który stosuję od jakiegoś czasu, to jest Inveo Lashes to Love i Brows to Love, to 5 z Was będzie miało okazję przetestować też takie produkty, takie zestawy składające się właśnie z odżywki do rzęs i odżywki do brwi. Więc to jest na pewno taki aspekt tego filmu, który bardzo mnie cieszy. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście na końcu filmu i w opisie, więc tam sobie zerknijcie, jeśli macie okazję na testowanie, w zamian za to, że podzielicie się ze mną swoimi efektami. Ale oprócz tego, żeby ten filmik był dla Was jak najbardziej ciekawy i pomocny, opowiem Wam też o tym, jak ja stosuję tego rodzaju produkty, odżywki do rzęs i odżywki do brwi, jakie są moje sposoby na to, żeby nie osłabiać ich efektywności i żeby wyciągnąć właśnie maksimum efektów z tego rodzaju produktów, bo to też jest całkiem ważne. I ja mam parę takich swoich trików i parę swoich ulubionych sposobów na to, żeby one po prostu działały jak najlepiej, więc o tym Wam troszkę opowiem. I myślę, że zaczniemy od jednej z ważniejszych rzeczy, którą można powiedzieć o Lashes to Love i Brows to Love, a mianowicie o tym, że to są produkty hipoalergiczne i testowane pod tym kątem, aby ryzyko podrażeń zostało maksymalnie zminimalizowane. I to jest super, bo w przypadku produktów, które stosujemy w obrębie oczu, a linia rzęs jest tutaj już dość blisko, takie ryzyko, właśnie minimalizowanie ryzyka podrażeń jest niesamowicie ważne, ponieważ tutaj naprawdę nie chcemy nabawić się żadnych alergii, żadnych tego typu rzeczy. Czasami pomimo tego, że generalnie odżywki do rzęs są bardzo dobrze testowane, to czasem jakiś element składu może okazać się dla nas drażniący i jakaś alergia będzie się rozwijać w czasie stosowania danego kosmetyku. Natomiast ja też testowałam mnóstwo tego rodzaju produktów i faktycznie z niektórymi miałam takie doświadczenia. Tutaj nic się nie dzieje i myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne. Oczywiście jeśli chodzi o produkt do brwi, to tutaj jakby ta tolerancja jest większa, natomiast jeśli chodzi o odżywki do rzęs, to jest taka rzecz, na którą warto zwracać uwagę. Oba produkty zawierają biopeptydy, to są formuły Full Brow i Full Growth, jeśli chodzi o tą odżywkę do rzęs. I peptydy stymulują u nas produkcję kolagenu, co w praktyce, jeśli chodzi o rzęsy, przekłada się na to, że im dłużej stosujemy dany produkt, tym bardziej te włoski zaczynają się wzmacniać. I w moim wypadku efekty stosowania na przykład odżywki do rzęs to przede wszystkim właśnie zmiana w jakości włosków. I przede wszystkim powiedziałabym, że to jest pogrubienie. To jest takie faktyczne wzmocnienie, kiedy włoski zaczynają być jakby grubsze na całej długości. To oczywiście wymaga czasu. Ja te produkty stosuję już dość długo, więc powiedziałabym z własnego doświadczenia, że generalnie im dłużej, tym lepiej. I to jest też taka rzecz, którą trzeba mieć z tyłu głowy, że warto jakby uzbroić się w cierpliwość, bo to nie są zmiany, które nastąpią jakby z dnia na dzień, a też jakby pogrubienie brwi, pogrubienie włosków rzęs na całej długości wymaga po prostu takiej jednej fazy wzrostu rzęsy tak naprawdę i wtedy możemy zobaczyć, że po prostu cały wachlarz rzęs jakby przeszedł swego rodzaju transformację i to jest bardzo, bardzo fajne. Natomiast no, rzęsy mają określoną długość życia i z tym trzeba się liczyć, więc tak naprawdę najlepiej załapać się na ten moment, kiedy jakby traktujemy daną rzęsę odżywką od samego początku, ponieważ wtedy faktycznie będziemy widzieć fajne rezultaty. Więc żeby cała pula naszych rzęs uległa tak jakby kolektywnemu wzmocnieniu, potrzeba trochę czasu. Ale wtedy zaobserwujemy i ja właśnie widziałam takie efekty, że rzęsy są po prostu grubsze, są mocniejsze, są bardziej lśniące, też trochę takie ciemniejsze. U mnie to był efekt taki dość delikatny, ale jednak zauważalny. I te włoski są po prostu lepszej jakości. Zauważyłam też, że nie gubię tych rzęs już tyle przy demakijażu. To też jest oczywiście często kwestia jakichś problemów zdrowotnych, jeśli to jest u nas problem bardzo nasilony. Natomiast w tym wypadku widziałam, że faktycznie te rzęsy jakoś wypadają mi mniej i to jest bardzo, bardzo fajne, szczególnie jeśli zależy nam na takim jakby zagęszczeniu. I kolejną fajną rzeczą, którą zobaczyłam, jest to, że zarosła mi przerwa tak jakby w jednym miejscu, która tam co parę miesięcy, czy no powiedzmy raz na rok, czy dwa razy na rok u mnie się jakoś pojawiała i zostawała ze mną na dość długo, a teraz już od naprawdę długiego czasu jej nie widzę i to też jest kolejny aspekt jakby stosowania tej odżywki, który mnie bardzo ucieszył. Oczywiście nasze rzęsy po pomalowaniu tuszem będą wyglądać jeszcze ładniej. Często zdarza mi się, że pytacie mnie o tusz do rzęs, natomiast powiem Wam dziewczyny, że jeśli nasze rzęsy już naturalnie jakby będą dłuższe i grubsze, to właściwie sam
sam tusz nie robi aż takiej różnicy i to jest bardzo, bardzo fajne. Ja zauważyłam też, że włoski są bardziej odporne na działanie zalotki, chociaż ja robię to w taki sposób, że zalotka jakby nie szkodzi moim rzęsom, ale widzę faktycznie już nawet przy podginaniu, że te włoski są o wiele, wiele grubsze i to jest bardzo fajne. Tutaj w składzie mamy oprócz peptydów jeszcze ekstrakt z kiełków pszenicy i soi, to jest takim kolejnym fajnym elementem. I teraz, jak stosuję tego rodzaju produkty i jakie są moje triki i sposoby na to, żeby po prostu też nie zmniejszać ich efektywności? Tutaj producent podkreśla, że nie ma konieczności stosowania produktu 2 razy dziennie i najlepiej stosować go wieczorem, ale mi osobiście zdarzało się stosować te produkty 2 razy dziennie, rano przed wykonaniem makijażu i wieczorem. Natomiast osobiście najbardziej lubię właśnie poranek, ponieważ często wieczorem, jeśli kładę się spać dość późno, jestem strasznie zmęczona, to jest zabawne, ale potrafię się tak zaziewać, że po prostu płaczę. I oczy po prostu, nie wiem, zmęczone pracą przy komputerze albo całym dniem i tak dalej, faktycznie potrafią mi bardzo łzawić. I zauważyłam też przez lata stosowania takich produktów, że po prostu wtedy te odżywki tak jakby troszeczkę spływają mi z linii rzęs razem z łzami, więc na przykład dla mnie o wiele lepszą opcją jest stosowanie tego rodzaju produktów rano, przed makijażem po prostu. To jest też taki moment, kiedy ja na pewno pamiętam, raczej częściej trzymam odżywki właśnie z produktami do makijażu niż z takimi produktami dla pielęgnacji. Jeśli chcemy stosować daną odżywkę wieczorem, to oczywiście demakijaż jest niesamowicie ważny i to jest niby oczywista kwestia, ale pamiętajcie, że tak naprawdę chodzi o to, że wszystko, co zostaje na naszej linii rzęs, między rzęsami, przy cebulkach, przy nasadzie, będzie ograniczało dostęp i efektywność produktu, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz. I jeśli stosujemy cokolwiek innego, jakieś olejki, nie wiem, jakieś sera w okolicy oczu, to oczywiście też pamiętajmy o tym, żeby nasza odżywka lądowała na rzęsach pierwsza, nie? I żeby zrobić sobie chwileczkę przerwy między nakładaniem tych produktów. Natomiast ja po wykonaniu demakijażu oczu na przykład płynem micelarnym lubię jeszcze przemyć delikatnie linię rzęs wacikiem z wodą termalną po to, żeby naprawdę usunąć tak jakby również produkt do demakijażu, żeby nic tam zupełnie nie zostało. I to też jest takim ważny trik, ponieważ często zdarza nam się, że przypominamy sobie o odżywce dopiero po nałożeniu jakichś produktów pielęgnacyjnych, jakiegoś olejku na rzęsy i tak dalej. I szczególnie jeśli chodzi o te tłuste produkty, no to faktycznie one mocno obniżają efektywność odżywek i o tym warto pamiętać. Zauważyłam też, że bardzo ważna jest zmiana kierunku, w którym nakładamy produkt i miejsc, od których zaczynamy. Ponieważ ten fragment, w którym po raz pierwszy dotykamy aplikatorem, jest też tym miejscem, w którym tak naprawdę ląduje największa ilość produktu, które też jakby troszkę sobie tam ścieka między nasze rzęsy. I ważne jest to, żeby zmieniać ten punkt trochę. Często zapominamy na przykład o zewnętrznych kącikach i wtedy tamte rzęsy są delikatniejsze, słabsze i tak dalej. I bardzo często jest tak, że zaczynamy po prostu zawsze od tego samego miejsca. I ja kiedyś tak robiłam, zobaczyłam, że naprawdę w tym miejscu faktycznie te rzęsy były mocniejsze, były troszeczkę dłuższe i od tego momentu zaczęłam troszeczkę zmieniać sposób aplikacji po to, żeby po prostu to jakoś wszystko równiej się rozłożyło i po prostu widziałam u siebie, że faktycznie jakoś zapominałam na przykład o zewnętrznych kącikach i tak dalej. Ta sama zasada dotyczy stosowania na dolnych rzęsach, bo ja też tego typu produkty na dolne rzęsy stosuję, dzięki czemu one też są faktycznie troszeczkę silniejsze i grubsze. I ja tak naprawdę najbardziej lubię wchodzić aplikatorem tak jakby troszeczkę pod rzęsy i jakby nakładać ten produkt pod nimi. Nie, jakby bez konieczności kontaktu z linią wodną, to też jest taki sposób, dzięki którym produkt dociera tam, gdzie trzeba, a też jakoś minimalizujemy możliwość tego, że coś tam po prostu, nie wiem, jakoś przypadkiem wsadzimy sobie do oka, albo coś tam nam do oka naleci i tak dalej, więc tutaj jakby jest bezpiecznie i też nic się nie marnuje. Natomiast jeśli chodzi o aplikację tego rodzaju produktów na brwi, to tutaj również ważną kwestią jest to, że chcemy, aby nasza odżywka tak naprawdę dotykała skóry i dotykała włosków u podstawy. Natomiast grzebyczek jakby też po prostu nakłada nam produkt na całą długość włosków. Dlatego po takim przeczesaniu brwi ja często dociskam sobie jeszcze ten produkt do skóry, tak żeby on po prostu jakby wsiąkł sobie tam troszeczkę bardziej między włoski i nie osadzał się jakby tutaj tylko z góry.
a czasem resztkę tego produktu, który zostaje mi jakoś na grzebyczku jeszcze, aplikuję na rzęsy, na długości, tak po prostu, żeby jakoś to nic się nie zmarnowało. I jeśli chodzi o same brwi, to tak naprawdę ja lubię skupiać się trochę z aplikacją produktu dokładnie na tych miejscach, w których jakby u mnie te włoski są naturalnie trochę delikatniejsze, czyli na tych miejscach z przodu albo na końcówkach, jeśli akurat chcę je tam wzmocnić, bo to też nie jest tak, że na całej linii brwi nasze włoski są tak samo grube, więc akurat tutaj ja na przykład najbardziej skupiam się na tych włoskach z przodu i to też jest taka całkiem fajna opcja, jeśli wiemy, że na przykład chcemy zapuścić włoski, zapuścić brwi w pewnym miejscu, albo na przykład długo je wyrywałyśmy i teraz chcemy się troszkę z tego wycofać, to tutaj też takie produkty potrafią być bardzo pomocne. Dziewczyny, ja tak jak mówiłam, mam 5 takich pięknych zestawów Inveo Lashes to Love i Brows to Love dla Was. One w ogóle mają piękne opakowania, więc myślę, że są też taką fajną opcją na prezent, bo jeśli chodzi o odżywki do rzęs i odżywki do brwi w ogóle, to wydaje mi się, że te mają po prostu jakiś najładniejszy design i to mi się bardzo podoba. Więc 5 takich zestawów mam dla Was. Warunkiem jest to, żebyście udokumentowały swoje efekty na rzęsach i brwiach. Po prostu później wysłały mi zdjęcie po efektów, które udało Wam się uzyskać. Natomiast wszystkie informacje oczywiście macie w opisie. I macie może tutaj wypiszę Wam jeszcze coś w okienku, co powinniście wiedzieć. Zgłaszacie się, dziewczyny moje kochane, po te cuda w komentarzach, więc przez 5 dni tutaj możecie na dole pisać mi, dlaczego chciałybyście wypróbować tego rodzaju produkty. Po prostu, żebym wiedziała i po 5 dniach będę wysyłać do Was takie paczuszki. Ja tutaj już je mam, czekają u mnie w domu, więc bardzo, bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać tego, kiedy je dostaniecie. I mam nadzieję, że filmik generalnie jakoś Wam się przydał, że moje triki i porady były dla Was jak najbardziej interesujące. Jeśli macie swoje, to oczywiście też piszcie na dole w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście też śmiało piszcie. Na dole w opisie zostawię Wam linki do produktu, gdybyście chciały sobie je jakoś bardziej pooglądać i więcej o nich poczytać. Ja na razie już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki!